Pozdrawiam z kościoła w Starym Bielsku, kościoła Jana Chrzciciela. Słowo na dziś z pierwszej księgi Mojżeszowej, z rozdziału trzeciego. Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem. Czy to jest słowo i fragment opowieści z dawnych czasów o dwojgu zabłąkanych ludziach? Czy to jest opowieść o nas? Uciekamy? Chowamy się? Chcielibyśmy nieraz zniknąć. Dlaczego? Bo się wstydzimy? Bo ponosimy konsekwencje swoich wyborów? Bo uciekamy przed innymi, przed samym sobą i przed Bogiem. Da się? O ile dziś, nawet gdybyśmy rzucili wszystko i pojechali w Bieszczady, na Syberię czy do Australii, może udałoby się na jakiś czas zniknąć. Ale przed Panem Bogiem nie da się uciec. Ale kiedy Adam i Ewa w Eden uciekają przed Panem Bogiem, chowają się przed Nim ze wstydu, z powodu grzechu, Bóg woła ich i zaprasza, bo ich kocha. Bo chce, aby przestali się bać, przestali się wstydzić. Drugie słowo na dzisiaj z pierwszego listu Jana z 4 rozdziału. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Wiele razy Bóg pokazuje, że kocha ciebie, mnie. Wiele razy pokazuje Bóg, że to miłość bezwarunkowa. Po to, aby się nie bać. Po to, aby żyć. Po to, abyś nie uciekał. Kiedy masz za sobą kogoś dobrotliwego, przychylnego, wszystko się uda. Wszystko przejdzie ku dobremu. Mamy mnóstwo powodów, dla których moglibyśmy się schować, ukryć, ale jeden powód wydaje się trochę dziwny. Uciekać przed Bogiem, który jest łaskawy? Uciekać przed Bogiem, który szuka sposobu, aby nas uspokoić, wyciszyć, uleczyć, zbawić? Może zamiast uciekać, zatrzymaj się i żyj. Spróbuj. A On wszystko dobrze uczyni. Z miłości do ciebie.